Panie ministrze, tak a propos wzrostu tych wydatków, inwestycji i tak dalej. Trzeba też z ludźmi rozmawiać. Ja niedawno rozmawiałem z takim przedsiębiorcą, który budował, pracował, był wykonawcą jakichś prac przy budowie jakiejś autostrady. I on mówi, nigdy więcej, ponieważ pracowałem przez ileś miesięcy, nie dostaję wynagrodzenia od firmy, która jest czapą organizacyjną i realizuje tą budowę, jest jak to się mówi, inwestorem, prawda, realizuje tą budowę, on jest tylko wykonawcą. Czyli komuś płacimy, a te pieniądze nie trafiają do bezpośrednich wykonawców, firm podwykonawczych. Więc ja nie wiem, co się dzieje z tymi pieniędzmi, ale chciałem przypomnieć, że w naszym bilansie płatniczym no jest taka pozycja dochody, tam mamy minus 50 miliardów